W dzisiejszym psalmie 34 słyszymy słowa: będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Te słowa powinny w nas wywołać refleksję na temat tego, czym żyję i czy rzeczywiście chwała Boża jest na moich ustach. Co wypływa z moich ust? Często, kiedy denerwujemy się, mamy jakieś zmartwienie, sięgamy po słowa niecenzuralne, po jakieś narzekanie, przekleństwo. A przecież w każdym momencie, smutnym i radosnym, możemy sięgać właśnie do naszej wiary, po chwałę Bożą, mówiąc: Panie Boże, przyjdź. Używając krótkich aktów strzelistych: Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij. Maryjo, módl się za nami. Chciejmy ten Adwent przeżywać właśnie tak, aby nasze usta zawsze, w każdym momencie dnia i momencie naszego życia chwaliły Pana Boga.